Siemanemaneczko widzowie! Od czasu, kiedy Klombo wszedł do Fortnite, wszyscy się nim zachwycają. Internet oszalał na punkcie mitów, challenge, lifehacków, właśnie z nim związanym. No i tak się składa, że ja również chciałem się troszeczkę więcej o tym przyjaznym stworku dowiedzieć, więc dzisiaj wynalazłem kilka mitów z internetu, od widzów i tak dalej, po to, żeby je wszystkie w tym odcinku przetestować. No i jak mawia klasyk, muszę to sprawdzić! Ja słyszałem, że każdy, kto zostawi łapkę w górę pod tym filmem, to w następnym meczu znajdzie jajko z małym Klombo i będziecie mogli go przygarnąć. Nie wiem, na ile to prawda, ale polecam sprawdzić. Sprawdzić również polecam, czy macie wpisany kodzik Manojek w sklepie Fortnite, bo naprawdę jest super i polecam. A do tego do jutra zbieram 1 000 000 subów, więc nie zapomnijcie kliknąć, bo czasu już coraz mniej. Ja już nie przedłużam, lećmy do pierwszego mitu. Podobno za każdą mityczną rzecz Klombo da wam gwarantowany legendarny item. No i jest nasz kumpel Klombo. Troszeczkę musiałem poczekać na niego, bo musiał zjeść ten domek, który teraz widzicie. Ale przetestujmy, czy mityczne równa się legendarne. Jeżeli zje takie rękawiczki, to powinien technicznie wedle mitu dać nam zawsze legendarną broń. Jak widzicie, sporo tych rękawiczek do testu mamy. No i wciągnął. Będzie legendarny czy nie będzie? Znaczy w sumie to nic nawet chyba nie musi być, co? O, tym razem chyba właśnie nic nie będzie. To rzucimy mu jeszcze jedne. Proszę, coś legendarnego. O, ma. To wcale nie wygląda jak legendarne. Teraz 1000%. Wciągnął i wyciągniemy legendarnego shotguna. 110%. No nie, no to są moje ostatnie rękawiczki. No proszę, no daj udowodnić mit. I w dupie ma nas. Nic nie wycisnął. Straciliśmy 5 mitycznych rękawic, dostaliśmy jedną zieloną snajperkę. Mit obalony. Podobno spadając na Klombo nie dostaniecie full damage'u. Wydaje mi się, że jeżeli na plecy nas zabije, co jest realne, to jeżeli wpadniemy w ten jego nos na górze, tak jak orka czy wieloryb, to może trafimy. Chociaż nie wiem, czy orka ma nos na górze. Maksymalna wysokość, jest Klombo, jestem ja. No nic, spadam. Mam nadzieję, że trafię i mam nadzieję, że to przeżyję. Jezu, ale się obrócił. Trafię? Nie przeżyję jednak. Dobra, teraz próbujemy wskoczyć w... No nie, no dobra, trochę... Trochę mi zabrakło do tego jego nosa na górze. Oj, to będzie cięższe niż myślałem. Dobra, wiecie co? Nie musimy przecież być na maksymalnej wysokości. I pytanie, czy ja w to trafiłem, czy nie? Dobra, teraz to już na pewno trafię. Teraz wydaje mi się, że na pewno trafiłem. No i chyba jasno możemy stwierdzić, że Klombo nie broni przed upadkiem. Mit obalony. Podobno kule Klombo, które wystrzeliwuje, kiedy jest zły, mają tak daleki zasięg, że mogą was zestrzelić z maksymalnej wysokości. Strzelmy go i zobaczmy, czy się na nas wkurzy i jak szybko się na nas wkurzy. Ty, no jeszcze się na nas nie wkurzył. Ale powinien się wkurzyć i jak się wkurzy, o, to powinien nas zestrzelić. Pytanie, czy to zrobi? Ty, no strzelił czymś. Czy nie strzelił? Ty, no na razie bardzo szybko strzela! Nie! On po prostu tupie! No nie wydaje mi się, żeby cokolwiek innego pan Klombo w tym momencie chciał robić. Więc ani do nas nie strzela, ani do nas nie tupie. No a wiecie co? Zejdźmy trochę niżej i zobaczmy, czy jak będziemy niżej, to jakkolwiek będzie chciał do nas strzelić. Ty, strzelił teraz! Okej! I tu tak dość wysoko jesteśmy, zobaczcie! Trafi? Trafi! Nie, trafił! Okej, czyli z maksymalnej wysokości, no kolega nie chciał strzelać, aczkolwiek z takiej połowy mniej więcej, no nie miał z tym żadnego problemu. Mit obalony. Podobno Klombo nie potrafi rozwalić pancernych ścian. Bardzo ciekawa kwestia, która wydaje mi się całkiem mieć solidne podstawy do wierzenia, że tak faktycznie jest. Więc zróbmy to, wpuśćmy tego pana. Okej, jest już zły, no i zobacz... Okej, no to już chyba zauważyliśmy, co? Mistrzu, uspokój się już proszę. Mit obalony. Podobno w bardzo prosty sposób możecie zmusić Klombo do podążania za wami. To akurat wydaje się być dość oczywiste. To, co jest ciekawe jednak, to to, że nie musicie go zmuszać do chodzenia za wami tylko i wyłącznie tymi rzeczami. Na przykład możecie dać tutaj mu jedną ściankę, a możecie na przykład dać mu trochę amunicji. Możecie dać mu na przykład jeszcze trochę amunicji. I tak naprawdę możemy to rozstawiać co kilka metrów, aż koniec końców Klombo powinien do nas przyjść. Więc teraz przyspieszmy czas i zobaczmy, czy faktycznie przyjdzie. No i jak widzicie, Klombo jest już przy naszej ostatniej wieczerzy. No i ja wam powiem, że to faktycznie działa. I zobaczcie,
Jak mogę tutaj podzielić? Nie, nawet nie tak. Jak mogę to zrobić? Kiedyś z tego co pamiętam można było rzucić po jeden drewno, ale teraz nawet po 50 możecie mu rzucać i Klombo i tak będzie za wami chodził, więc po prostu musicie pamiętać, że to nie muszą być bronie, to nie muszą być Klombo owoce, ale tak czy inaczej mit potwierdzony. Podobno da się przyciągnąć Klombo wędką albo harpunem. No i tutaj wydaje mi się to być bardzo mało prawdopodobne, no ale spróbujmy. No dobra, widzę, że nie działa, a w oko? Też nie. No gdziekolwiek, plus taki, że chociaż się nie wkurza. Tutaj z harpunem jednak myślę, że już może się wkurzyć. No tak, bo to zadaje obrażenia. Przyciągać? Go chyba też nie przyciągamy. Ale co ciekawe, się nie wkurza na nas. Okej. O, a jednak się wkurzył na nas. Więc pamiętajcie, jak łatwo... Łatwo uspokoić! Biku, uspokój się! Jezu, jaki on jest wnerwiony! Ja cię nie mogę! No i jak widzicie, podziałało, więc tak czy inaczej, przyciągnąć nie można, mit obalony. Podobno na Klombo działają chili splesze. Zanim jednak przetestujemy to na naszym Klombo, chciałem sprawdzić, czy na przykład na takich dzikach to działa. No szczerze ty, działa to na dziku! Ja nie chciałem mówić, ale wydawało mi się, że to nie działa, znaczy... No nie wygląda jakby biegał szybciej niż tamten, ale ma ten efekt szybkiego biegania. No to teraz, chociaż byłem bardzo sceptyczny, sprawdźmy to na Klombo. Ty, a na tych to działa czy nie? Ty, no szybciej chodzą. Dobra, więc to może mieć prawo wyjścia nawet. No i jest i on. Sprawdźmy, nie przeciągajmy. Proszę cię bardzo, Klombo, czy ty szybciej biegasz? Może trzeba jakoś pod brzuszek rzucić? No nie, nie wygląda jakby szybciej biegał. Mit obalony. Podobno skin Midasa pozwala zmienić kolor Klombo owoców. Jak wiecie, skin Midasa zamienia wszystko, czego dotknie w złoto, więc jestem ciekaw, czy z owocami wyjdzie tak samo. Co do broni, oczywiście nikt nie ma żadnych przeciwwskazań. Jednak wydaje mi się, że na przykład taki granat, no to już nie będzie złoty, dokładnie. Tak się składa, że akurat nieopodal rosną Klombo owoce, no i mamy je w ekwipunku. W rękach wydają się niebieskie, ale co jeżeli je rzucimy? Wielkie zaskoczenie! Oczywiście nadal jest niebieski. Niektóre filmiki na YouTubie nie za bardzo pozwalają wierzyć w nie. Mit obalony. Podobno da się zabić Klombo spadającym drzewem. No i sprawdźmy to. To naprawdę jest jeden z ciekawszych rzeczy, które widziałem. Usytuowanie i wymyślenie, znaczy zrobienie, żeby akurat Klombo tutaj było tej godzinie, trwało bardzo długo. Jak zobaczyłem okazję, mówię, idę w to, może się uda. No niestety, wydaje mi się, że ten TikTok, ten mit, tak jak dużo innych, jest niestety niepotwierdzonych. Ale znalazłem jeszcze jeden sposób na zabicie Klombo, więc może się to uda. Mit obalony. Podobno zmieniając HP na 1 na laboratorium bojowym, możemy zabić na hita Klombo. Cała ta zabawa jest ultra prosta, wystarczy kliknąć opcję meczu, tutaj klikamy puste osłony i dajemy 1 punkt zdrowia. Co z tym idzie? Wszystko na mapie powinno mieć 1 punkt zdrowia. Czy tak faktycznie jest? Wątpię, ale sprawdźmy to. Jak widzicie, 1 HP mam. Tutaj mam kurczaka i na tym tak naprawdę możemy już przetestować, czy ten mit będzie działał. No to zespoilerujmy my sobie. O. Tak właśnie myślałem. Kurczak nie ma 1 HP, więc Klombo prawdopodobnie też nie, ale musimy to sprawdzić. Sprawdzam! No i mamy naszego koleżkę Klombo 3... 4... Nie no, szkoda do niego strzelać. No dobra, ale strzelmy. No któż by się spodziewał? Bo na pewno nie ja. Mit obalony. Podobno Klombo może latać w tornadzie. Pojawienie się tornada akurat tam, gdzie znajduje się Klombo, jest praktycznie niemożliwe. Dlatego przy tym micie zaposiłkuję się filmikiem z internetu. Jak widzicie, tutaj komuś udało się to chwycić. No i jak się okazuje, to Klombo totalnie sobie nic z tornada nie robi. Stoi tak jak stał, więc w taki sposób również go pokonać nie można. Mit obalony. Podobno Klombo może wejść i teleportować się przez rift. Jak widzicie, porozsypywałem tutaj wszystko po drodze i mam nadzieję, że Klombo tu przyjdzie, ale pewnie zajmie to z godzinę. Bardzo chciałem tego mita sprawdzić samemu, no i nawet przygotowałem taką olbrzymią ścieżkę. No niestety Klombo ma inne plany na dzisiejszy dzień, więc w tym momencie możecie zobaczyć filmik, który pokazuje, że Klombo może wejść do riftu. To znaczy może wejść w rift, bo tak naprawdę nic się nie dzieje, nie jest teleportowany oczywiście. Raczej się tego spodziewaliśmy, więc nie chcę poświęcać kilku godzin na testowanie tego, ale link do filmiku oczywiście znajdziecie w opisie, więc sprawdźcie. No ale koniec końców, mit obalony. Podobno w środku Klombo znajdują się naprawdę ciekawe rzeczy. Mnóstwo widziałem filmików, gdzie ktoś próbuje się wzgliczować do środka albo pod Klombo. Jest dużo łatwiejszy sposób, no i ten sposób oczywiście zwiastuje wejście w powtórkę i po prostu dostanie się do środka. I widzimy dziwne rzeczy jak na razie. Tak bardzo rozmazanie tu jest, ale widzimy paszcze, zęby i język.
Widzimy oczy, z drugiej strony... Aj, tutaj ta ostrość nie jest najlepsza i tak śmiesznie to wygląda. Przez chwilę tylko widzimy. No ale tak poza tym, to chyba nic jakiegoś ciekawego nie ma. Przez ogon wejdziemy jeszcze, no i nie. Brzuszek, jak widzimy, jest totalnie pusty. Tak jak myślałem, to w sumie taki dziwny mit. No ale nic ciekawego tam nie ma, więc mit obalony. Tak więc, jak sami widzieliście, niektóre mity zostały potwierdzone, niektóre całkowicie nie miały się nic z prawdą nawet wspólnego. Tutaj macie inne super filmy, polecam was sprawdzić, jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe mity, albo do całego rozdziału, albo do Klombo, piszcie w komentarzu, na pewno je sprawdzę. A teraz już nie przedłużam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!